Polska Akademia Krav Maga TV. Cześć. Właśnie skończyliśmy drugi trening podczas seminarium z Maciejem Kozakiem, jednym z czołowych zawodników brazylijskich jiu-jitsu w Polsce, reprezentantem Grappling Kraków. Tak, tak. Maciej zgodził się z nami porozmawiać, więc pierwsze pytanie. Ostatnio wszedłem na stronę Grappler Info, zobaczyłem ligę chwytaczy. Mhm. Informacja, 4 starty twoje w tym sezonie, 5 złotych medali. W kraju, tak. W zeszłym sezonie jeszcze lepiej. W zeszłym sezonie tak. Nie, chociaż w zeszłym sezonie też nie startowałem tak dużo w kraju, jak jeszcze dwa sezony wcześniej, bo dwa sezony wcześniej chyba byłem nawet drugi, ale się nie mylę, tak mi się wydaje. Wtedy dużo w purpurach startowałem i natłukłem tych medali faktycznie. No właśnie, dużo to są jednak złote krążki, więc chyba w czym tkwi twój sekret? Talent talentem, ale no, poza tym co 10 treningów dziennie, 5 godzin oglądania filmów na YouTubie? Nie, zawsze chciałem wygrywać i znaleźli się ludzie, którzy mi pomogli w tym. Zawsze się pytałem, znajdowałem ludzi takich, którzy akurat... Znajdowałem odpowiednich ludzi w odpowiednim czasie, którzy mi tam przez całą moją drogę pomagali. I też zawsze byłem uparty i dużo tego poświęciłem. W zasadzie całe studia i jeszcze trochę wcześniej, więc... A jacy to ludzie? Trener? No moim trenerem od zawsze był Maciej Szczudrawa, Animek, który teraz jeszcze pomaga mi od dłuższego czasu w przygotowaniu kondycyjnym. No ja mu zawdzięczam większość, jeżeli chodzi o mój sukces. Dużo czasu, swego czasu bardzo dużo mi poświęcił uwagi, pomagał mi. Ja też chciałem, podejrzewam, że mu było też przyjemniej trenować kogoś, kto naprawdę chciał, bo ja zawsze chciałem, nigdy nie zmuszał na trening. Maciek, idź na trening. Maciek, chodź. Nie, ja zawsze pierwszy szedłem, nie? Bo chciałem po prostu wygrywać. No i to on przede wszystkim, tak? No, klub mi też dużo pomógł, jeżeli chodzi o takie osoby, które poznałem, no to wszyscy, z którymi uczestniczyłem w seminariach. Felipe Costa, a szczególnie Boka, tutaj mam jego na szybko, nie wiem, czy to widać. Boka, który otworzył mi oczy tak na pewne aspekty jiu-jitsu takiego nowoczesnego. Przyjechał i naprawdę przebudował całkowicie moją grę swego czasu, jak byłem wtedy niebieskim pasem. Miekson, który do teraz mi pomaga, Mieszko Maciejewski, on wygrał Mistrzostwa Polski w brązach. On też zawsze bardzo dużo mi pomagał. No i Irena Price, to szczególnie jeżeli chodzi o jakiś aspekt psychiczny, zacząłem być z Ireną i ona mi tak jakby uświadomiła, że tak naprawdę nie mam się czym denerwować w trakcie zawodów i powinienem bardziej nastawić się na wygraną, a nie na takie, a może mi się uda. I no to są osoby, które naprawdę mi pomogły. No jest ich też znacznie więcej, tak, jakieś tam osoby, które pomogły mi w jednej czy dwóch rzeczach. I jakieś osoby, które też, których nie znam, czy nawet których znam gorzej, ale mnie zafascynowali, jeżeli chodzi o ich jiu-jitsu. A co z przeciwnikami? Bo startujesz w zawodach ogólnopolskich regularnie, spotyka się często w finale z tymi samymi osobami. Z Gązem, no pozdrawiam z tego miejsca. Z Gązem chyba już 10 walk miałem w Polsce, tak mi się wydaje. No właśnie, czy ta rywalizacja cię nakręca? Czy oni są w stanie jeszcze cię czymś zaskoczyć? Czy... Są, oczywiście, że są w stanie mnie czymś zaskoczyć. To zawsze, ja nigdy się nie... Jeżeli się nastawiam na zawody tak, że rozwalę ich wszystkich, nie? Nie, ja zawsze się denerwuję przed zawodami. Zawsze wiem, jestem świadom tego, jestem doświadczonym, tak wydaje mi się przynajmniej w Polsce zawodnikiem i wiem, że takie pozwolenie sobie na spuszczenie trochę tego ciśnienia się kończy później albo ciężkimi walkami, trzeba odrabiać w trakcie, nagle się budzisz, o rany, jednak ja przegrywam, nie? Albo zaskoczeniem, jakimś duszeniem czy inną dźwignią i możesz przegrać, więc zawsze musisz być nakręcony, aczkolwiek no już trochę chciałem poodpuszczać te starty w Polsce, no poza tymi głównymi turniejami. I za granicę? Tak, teraz jadę do Lizbony. Wykosztowałem się w końcu i to będzie mój pierwszy start w Lizbonie i bardzo liczę, że zrobię tam jakąś blachę. Czwarty raz dostałem się do Abu Dhabi. No to też jest mega ważny turniej. Chyba w sumie nawet ważniejszy dla mnie niż Lizbona, bo to jest jednak inaczej organizowane. Za nic nie płacisz wszystko. Jeżeli wygrasz triasy, to za nic nie płacisz. No i masz możliwość wygrania pieniędzy, więc... I to dość sporych. Powiedzmy, że tam jak dla mnie przeliczenie na ten $1000 czy tam $4000, no to jest dużo, tak? Więc to jest spoko. No był grappling, ale się rozpadł niestety. Z jakichś tam przyczyn. No i to chyba tyle. Właśnie wspomniałeś o pieniądzach. To jest gdzieś częsty problem, z którym spotykają się sportowcy. No, szczególnie z brazylskiej jiu-jitsu, że są zawody, często jakieś prestiżowe, fajna impreza, ale no, nie ma sponsora, który by zapłacił za przelot, za hotel, nawet za starty, bo to też przecież spore pieniądze. Jak sądzisz, co można zrobić z tym naszym sportem, żeby on się stał jakoś bardziej atrakcyjny dla sponsorów, dla jakichś mecenasów? No słuchaj, są takie imprezy, jak teraz na przykład widziałeś, jak byłeś na Mistrzostwach Polski. 1200 osób, no to, no, zawodników. Mnóstwo osób, no, nie? Pełno stoisk.
jacyś tam strategiczni sponsorzy porozkładani i tak dalej, wszędzie na zdjęciach byli pokazani, więc myślę, że to też zachęca ludzi, nie? Poza tym te finały były kręcone tak bardzo profesjonalnie. No sam widziałeś, jak to wyglądało. No jest sporo highlightów w internecie z muzyką. I ludzie to oglądają i się domierają. No poza tym to takie turnieje prestiżowe, na przykład tam do skończenia, jak Metamorphis. No w Polsce mamy ten Ragnarok. I to jest taki turniej, który jest faktycznie, wiesz, może przyciągnąć sponsorów, pomimo, że on jest w takim mniejszym mieście, jakimś Świnoujście, tak trochę egzotycznie, ale no ale to są, myślę, że to są jakieś, to jest jakaś droga, komercjalizacja tego sportu, taka bardziej totalna, tak? Wymuszanie na tych atletach jakiegoś innego sposobu walki. No właśnie, jak ci się podoba ta formuła Metamorphis, 20 minut, szczerze bez punktów. Nie walczyłem tak nigdy. Pewnie, że mi się podoba, no fajna sprawa, aczkolwiek no, to jest inne już przygotowanie, tak? Przygotowujesz się na jedną walkę, tylko musisz myśleć o kończeniach. Całkowicie przybudowuje ci grę. Ja na przykład mam grę bardzo stworzoną taką pod przepisy, powiedzmy, nie? Przynajmniej staram się taką stworzyć. I wielu zawodników, no, przepisy wymuszają na nich jakiś styl walki. Na przykład Berimbolo, 50-50. To są techniki, które powstały, bo były takie, a nie inne przepisy na IBJJF. Więc, no to, no, wpływa to w jakiś sposób na twoją grę. No, a takie nagle przestawienie się na całkowicie, no, tylko na kończenie. Też jest jakimś wyjściem, nie? No, nie, jeszcze... myślę, że ja jestem nastawiony, oczywiście, to się świetnie ogląda, tak? Wiesz, pierwsze Metamorphis oglądałem w nocy, tam fajnie. No, drugie już takie było średnie, dobrze, że nie kupiłem streama. No ale tak, to jest świetna formuła walki. Myślę, że to jakiś sposób na promocję też tego sportu, nie? Teraz są jeszcze pomysły, żeby wprowadzić jeszcze więcej jakichś takich obostrzeń, że na przykład ograniczony czas, okres, kiedy możesz trzymać... To co w judo? Nie, tak, głupota. Coś takiego. Co to zabija sport? No, to nie, nie. Jak już masz walczyć do skończenia, to do skończenia, tak? A nie, myślę, że to są rzeczy, które ograniczają bardzo sport. Tak jak, no nie wiem... że nie możesz wsadzić gdzieś stopy za lapy. No wiadomo, to już będzie przesada, ale... No nie, takie ostrzeżenia na pewno nie pomagają. No to jednak powinno się trzymać tej formuły takiej sport chwytany, kontrola do skończenia i tyle. No. A możliwości chwytania kimona w różny sposób też jakoś to wpływają na rozwój tego sportu, tak? Tworzą się nowe pozycje, nowe chwyty, nowe sposoby kontroli i to jest też piękne w tym sporcie i wiele ludzi to fascynuje, tak? O, coś nowego wypłynęło, muszę się tego nauczyć, tak? Na początku tak jak 50-50, ludzie rany, 50-50, jak z tego uciec, co z tym zrobić, jak żyć, no nie? A teraz to jest normalna, klasyczna pozycja, nie? Dźwignie na nogi, przejścia, wiesz, obrona przed tym ataki w ten sposób. Myślę, że tak samo Berimbolo, tak? Rany, jak to zatrzymać, no nie? Teraz wszyscy mniej więcej już kumają, jak to przechodzić, jak się przed tym bronić i tak dalej. Więc myślę, że obstrzeżenia to jakieś tam chwytaj, trzymaj krócej, nie? Nie pomoże na tym. Jestem pewien. Dobra, wspomniałeś, że już jak byłeś młodszy, nigdy nie było czegoś takiego, że musieli się wyrzucać na trening, no Maćku, iść, tak. ćwicz. To powiedz właściwie, jak to się zaczęło? Kiedy zetknąłeś się ze sportami walki? Jak byłem dzieciakiem, to chodziłem na jiu-jitsu, ale ja raczej byłem taki dość niegrzeczny. Jak byłem młody, to mnie nie interesowały za bardzo sporty walki. Chodziłem na takie jiu-jitsu tradycyjne z karate, coś tam pół roku, ale to nie wiem, w którym byłem, w trzeciej klasie podstawówki, czwartej i przestałem chodzić. I później, jak miałem chyba 15 lat, chłopak mojej siostry zapisał się na kickboxing, gdzieś tam wynajmowali halę w szkole, zebrali się w 10 i znaleźli sobie trenera jakiegoś ulicznego. No i idź tam Maciek z nimi. No, ja przyszedłem na pierwszy trening, powiedziałem pochodzę miesiąc, żeby matka mi dała spokój. No i zostałem. Po miesiącu już nie mogłem przestać treningów i tak trenowałem ten kickboxing, oczywiście nie byłem tam jakiś rewelacyjny w tym kickboxingu, po prostu sobie trenowałem, tak, ale złapałem bakcyla. Później oczywiście sekcja się tamta rozpadła, jeżeli to można w ogóle nazwać sekcją. Znalazłem Krav Magę w Rzeszowie, bo jestem z Rzeszowa. Chwilę to trenowałem i później w jakimś starym komandosie przeczytałem o brazylijskim jiu-jitsu. Wtedy jakoś tak pierwszy raz przeczytałem w ogóle, co to jest, moja walka w parterze. Dla mnie to w ogóle była abstrakcja, tak? Dla osób, które wychowywały się na Jean-Claude Van Damme i na jakichś takich Bruce'ach Lee, no to na pewno to była jakaś taka totalna abstrakcja. I z Krakowa właśnie Animek zaczął przyjeżdżać do Rzeszowa, bo tam jakiś chłopak zebrał ludzi i prowadzili na takiej hali starej policyjnej w Rzeszowie sekcję. No i zacząłem tam przychodzić i jak to się ciągnęło, tak? No były różne skoki i upadki, tak były przerwy w treningach, bo tam też różnie było z finansami, natomiast no jak już poszedłem na studia do Krakowa, to wziąłem się za to na poważnie i no i jestem. To już tam później, no to wiadomo, tam poświęciłem te studia, no bo jednak w Krakowie studiując, to poświęca życie towarzyskie, albo jedno, albo drugie, no to nie będzie współgrało ze sobą. No i ja wybrałem jiu-jitsu i nie żałuję, bo zawsze chciałem wygrywać i zawsze chciałem być najlepszy. Jak pamiętam, pojechałem w 2007 roku na Mistrzostwa Polski, taki, jak pierwszy raz w ogóle w życiu na Mistrzostwa Polski, to było w Łodzi. I zobaczyłem i tam wtedy, pamiętam, Leszek Pawlęga walczył, chłopaki z Copacabany, czy tam różni zawodnicy i wtedy zobaczyłem, jak oni wychodzą i właśnie wygrywają w tej elicie, w jaki sposób, wiesz. Ja sobie stwierdziłem, kiedyś tam będę, nie? Bardzo bym chciał. No i jestem, nie? Tak jak chciałem, nie? No, tak.
A teraz podchodząc do kolejnych gdzieś tam jeszcze z tej swojej kategorii do 76 kilo, już jesteś chyba faworytem. Czy to tworzy jakąś dodatkową presję? I tak i nie. Z jednej strony jest presja, bo wiesz, że wszyscy się na ciebie czają, tak? I to jest w sumie fajne. A z drugiej strony, no też się czuję pewnie, nie? W tej kategorii. Więc wiem, co kto będzie robił i to jest takie gdzieś tam z tyłu głowy. Jestem przekonany o tym, że wygram, tak? Gdzieś tam sobie zakładam. Oczywiście nie jest tak, że się rozluźniam i na spokojnie gościa pojadę, no bo zawsze jest ten nerw przed walką, tak? I ja nigdy nie wiem, kto coś mi może zrobić. Można przegrać naprawdę na milion sposobów, więc nigdy nie można opuszczać tej presji. Zawsze mieć game plan, zawsze się przygotować. Ja nigdy, też jeden sukces, ja nigdy nie startowałem nieprzygotowany. Przynajmniej nie teraz. Wiem, że zawsze muszę się przygotować. Fizycznie, technicznie, psychicznie, sparować i tak dalej. Nigdy sobie nie myślę, o jest turniej, nie trenowałem 2 miesiące, miałem raz trenowanie, a wystartuję sobie. Nie, nie myślę nigdy w ten sposób. Zawsze się przygotowuję. Ja, okej, są zawody, to jest cel, muszę to zrobić. To jest jakieś tam... też rzecz. Bo dużo osób startuje tak, a nie przygotuje się, to sobie wystartuje, no nie? Wychodzi i nie wie, co się dzieje, więc ja tego chcę uniknąć zawsze. Może też tego wygrywam. Nie wiem. No bo tak. No. A powiedz teraz tak czysto praktycznie, jak wygląda twoje podejście do treningów? Czy łączysz sparingi z technikami, czy jednak na przykład starasz się... Nie, trzy razy w tygodniu wieczorny trening, normalny. Rozgrzewka, technika, zadaniówki, sparingi, jakieś tam ćwiczenia takie proste. Tak, to jest zawsze, w grapplingu Kraków, zawsze na tych 3 treningach, czasem 2, bo w piątki czasem wyjeżdżam i mnie nie ma, zawsze to robię. Rano spotykam się z kolegami, mamy taki random skład, taką grupę powiedzmy, no, taka nieformalna, tak powiedzmy, że się spotykamy i drillujemy, tak, to każdy może przyjść z nami i rozwijać się technicznie, ja zawsze na tym jestem. To jest kolejna rzecz, to robię rano. No i tam mam 2 razy w tygodniu przygotowanie fizyczne, powiedzmy, tam jest taki CrossFit Box, który też mnie sponsoruje, tam można, mogę do nich przychodzić, mam za darmo treningi i ten właśnie Maciek, który jest tam instruktorem, Animek, też, który jest instruktorem moim jiu-jitsu jednocześnie i on mnie prowadzi, tak? Tylko, że to nie jest crossfit, że przychodzę i robię jakiegoś woda, no nie? Któregoś, tylko on po prostu pod jiu-jitsu tam jest. 6 minut pracy, przerwa, 6 minut, czy tam w zależności od tego, jaki mam dystans walki. No i tak wygląda. W soboty to z reguły są sparingi jakieś tam, albo też technika. Dużo powtarzam. Lubię dużo powtarzać technik. Dużo obron, tak jak tu pokazywałem na seminarium. Obrony. To jest podstawa, tak? Pilnowanie swojej gry z dołu, ataki z góry i tak dalej. Ten sposób wygląda mój trening. A jak się czujesz w roli trenera, bo znalazłem ostatnio w internecie highlight z klubu w Rzeszowie. Tak, tak, tak. W Rzeszowie, w grapplingu Rzeszów, no, Rzeszów, moje miasto, tak, i przyjechałem tam do chłopaków i oni wcześniej byli pod inną sekcją i powiedziałem, no okej, mogę wam pomrowować treningi, ale chciałbym, żebyście byli w sekcji grapplingu Kraków, tak, też w jakimś tam moim interesie, bo nie wiem, może będę musiał wrócić kiedyś do Rzeszowa, nie wiem, może nie, ale też czuję się tak zobowiązany właśnie, było iluś tam dzieciaków, takich jak ja, wiesz, ja tam byłem, tak? I stamtąd wyszedłem i też chciałbym stworzyć szansę komuś stamtąd, czy tam generalnie z jakiegoś miejsca, żeby też pomóc w rozwoju, jeżeli chcę, tak? I no i jeżdżę tam do grapplingu Rzeszów, grappling Dynamic Rzeszów, tak się klub nazywa. Prowadzę, powiedzmy, że jestem ich jednym z głównych trenerów, jeżeli chodzi o parter, bo tam jeszcze Robert Wardzała jeździ, on jest judoką bardzo utytułowany, on mi prowadzi stójkę. No i się rozwijają tam. Teraz będą zmieniać salę, więc okej. Okay. Bardzo dobrze się czuję w roli trenera, lubię uczyć. Dzieciaki uczę w grapplingu Kraków, to też jest takie wyzwanie. Dzieciaki nie są łatwe w prowadzeniu, ale lubię trenować ludzi. A myślę, że to jest ważne, żeby ci czołowi zawodnicy, tacy elitarni, też prowadzili zajęcia jako trenerzy? Wiesz, czasem masz zawodnika świetnego, przyjedzie na seminarium i pokaże 3 rzeczy, siądzie z boku sali i tyle, nie? I czasem to tak wygląda. No nie, no musisz uczyć. Popatrz na tych czołowych zawodników. Braulio Stima, Marcelo Garcia, bracia Mendes. Oni rewelacyjnie prowadzą zajęcia. Czy tam, wiadomo, że niektóre tam czasem za dużo gada, za mało gada i tak dalej, ale oni świetnie, wiesz, oni wiedzą, jak uczyć, mają cały system, wiesz, tego, w jaki sposób tłumaczyć pozycje i tak dalej, i tak dalej. Ja uważam, że no każdy czołowy zawodnik, jeżeli myśli o w jakimkolwiek sposób, nawet nie, że w pełni, ale w części przynajmniej utrzymywać się z jiu-jitsu, czy na tym mieć dodatkowe profity, musi umieć uczyć. No musisz. Jesteś brązowym pasem, będziesz za chwilę czarnym, musisz umieć uczyć. Nie ma opcji. No. Rzuciłeś kilka zagranicznych nazwisk. Mhm. Jacy są twoi idole w brazylijskim jiu-jitsu? Czy zawodnicy, z którymi chciałbyś się zmierzyć na macie? Nie wiem, czy bym chciał się zmierzyć z moimi idolami. Pewnie tak. Jacy są zawodnicy? Zawsze mi się podobało. Znaczy, wcześniej to zawsze Roger Gracie. Roger. No kosmos, nie? Wiesz, jak on walczył. Roger zawsze mi się podobał. Tak? To był taki zawodnik, który zawsze mi się podobał i zawsze będę mu kibicował. Później bardzo, jak już zacząłem walczyć dużo gardą pajęczą, to Michael Lange. Pamiętam, jak usłyszałem pierwszy raz o nim od boki, później znalazłem gdzieś jego walki w internecie i później znowu szukałem, on zrobił się, wiesz, wielki. On mi mówił, zobaczysz tego gościa, on wypłynie za 2 lata, za rok wypłynie. Nie? I faktycznie, jeżeli z obserwowania jego walk dużo się nauczymy, jeżeli chodzi o gardę pajęczą. Leandro Lo,
też świetny zawodnik, teraz święci triumfy. Zmienił całkowicie sposób walczenia pająk. Całkowicie to nie, ale zmienił trochę, pozmieniał pozycję. I on jest teraz jednym z takich modniejszych, powiedzmy, zawodników. Romulo Baral na pewno. Braulio Estima, który jest, uważam, że świetnym zawodnikiem. Takim bardzo cwanym i też ma długie nogi. Lubię patrzeć na zawodników, którzy są długi i w jaki sposób oni walczą i u nich podpatrywać jakieś rzeczy. Kinan, teraz też młoda gwiazda, też fajnie walczy. Marcelo Garcia zawsze mi się podobał, teraz tym bardziej. Jak patrzę na to jego akademię, jestem pod wrażeniem. Mendesi, wiadomo, to są rewelacyjni zawodnicy. Bracia Miao, mnóstwo jest takich zawodników, trochę mniej znanych nawet lubię pooglądać. No ale to jest taka, wiesz, mniej więcej, kogo śledzę, na kogo karierę zwracam uwagę i kogo podpatruję. To pozostaje nam życzyć tobie, żebyś się spotkał z nim kiedyś. Jeśli nie na macie, to... Wiesz co, z Langiem miałem okazję, może nie byłem na obozie, ale sparowałem z nim kiedyś w Abu Dhabi. No, dobry jest. Każdy, kto miał z nim styczność na obozie, czy tam Aliansu, czy gdzieś, no, może powiedzieć, że to jest mega kot. Z Kinanem też kiedyś sparowałem, a to jeszcze miałem purpurę. No też bardzo mega dobry, nie? Co mogę powiedzieć, po jednym sparingu w sumie z gościem, ale no, nie przez przypadek są tam, gdzie są. Nie? A właśnie jak oceniasz poziom polskich zawodników na tle, chyba trzeba mówić, zawodników zachodnich? Bo... Wiesz co, bardzo dobrze, bardzo pozytywnie. Wiesz, bo u nas jest, kurczę, 1000 osób na Mistrzostwach Polski, to jest sporo, tak? Wiadomo, większość z tego to były białe pasy, tak? Ale no, to jest przyszłość jakaś. Jest wysoki poziom, aczkolwiek, no tak jak mówię, są czarne pasy, które są trochę młodsze, trochę starsze, ale to nie wiem, czy to jest łatwo porównać z takim Fabio Gurżelem, który czarny pas dostał gdzieś na początku lat 90. Był jakieś tam ileś razy mistrzem świata, wiesz, i mam doświadczenie w trenowaniu mistrzów świata i wiesz, takie naprawdę ogromne, no jak, w jaki sposób, wiesz, my taki, tak naprawdę, gdzie u nas jiu-jitsu istnieje, no ile, 14, 15 lat jakoś, tak? Myślę, że coś takiego. Jak my możemy się równać z takim gościem, który, wiesz, jak my się uczyliśmy takich, wiesz, tam my, czyli Polacy, tak, uczyliśmy się chodzić, tak, czy raczkować, to on już biegał, nie? Więc no myślę, że jest ta przepaść. No i wiadomo, jeżeli chodzi o czarne pasy, to są goście, którzy trenują po 8 godzin dziennie, nie? Tacy zawodowcy, naprawdę, oni, wiesz, tam szpryca dochodzi, sponsorzy, świetne odżywki, dobre przygotowanie, coraz bardziej profesjonalne, więc jeżeli chodzi o czarne pasy, to ciężko się z nimi równać, nie? Poza tym dużym minusem jest brak u nas takich imprez prestiżowych. Wiadomo, ten IBJJF to jest taki ciągnie pieniądze z zawodników. Nic im w zasadzie nie dają, aczkolwiek no, u nas nie ma Mistrzostw Świata. Są tylko Mistrzostwa Europy raz w roku, Lizbona, trzeba się wykosztować i tam pojechać. A oni mają Panamsy, Amerykanie mówią o tym. Panamsy, Mistrzostwa Świata, jakieś tam turnieje, coś tam Open, jakieś Las Vegas Open i tak dalej. Można tam, wiesz, jechać i łapać naprawdę doświadczenie, nie? Nie mówiąc już o Brazylii, gdzie turnieje są co tydzień. To myślę, że to jest jakiś tam minus, nie? Jeżeli, ale myślę, że są młodzi zawodnicy, którzy wejdą tam. Już teraz są na niebieskich pasach, juniorzy. Myślę, że wbiją się tam na spokojnie, nie? I będzie coraz lepiej. No, na pewno. Znaczy i tak jest mega dobrze, nie? No, co by nie było, w Europie jesteśmy jednym z lepszych krajów, nie? Mamy tu barierę finansową wobec nich, ale popatrz na grappling, nie? Dominowała Polska i to tak solidnie. Więc no, jest dobrze. Dobra, na koniec, jeśli chciałbyś pozdrowić kogoś, sponsorów. Tak, pozdrawiam moich sponsorów. Manto, Duel, Grappling Kraków, CrossFit Box Kraków, najlepszy CrossFit w Krakowie. Moją narzeczoną Irenę, trenerów, cały klub. Pozdro rodziców, którzy też mi dużo pomagali swego czasu i wszystkich zajewkowiczów. Dzięki. Dzięki za rozmowę. Rumor spreading round, United Texas town. Might just check outside the game.